Cześć! Wbiegliśmy właśnie na stoisko Honora na targach IFA, a tam oczywiście składany Magic V2. Naturalnie są też znane już modele, chociażby z serii Honor 90, ale teraz pokażę Wam coś naprawdę szałowego. Kochani, oto składany Honor V-Pulse. Zobaczcie, modowy telefonik. Szałowo wygląda, ale zaraz zobaczycie hicio. Już wiecie skąd ta nazwa? No i teraz wszystkie technologiczne damy mają chyba coś dla siebie. Jak widzicie, jest to kolejna wariacja składanego telefonu z ekranem po zewnętrznej stronie obudowy. Nie wiem, czy to jest rozwiązanie zbyt praktyczne, ale na pewno bardzo efektowne. I przed Wami już gwiazda stoiska, czyli Honor Magic V2. Ma to być według producenta najsmuklejszy składany telefon. 9,9 mm grubości. No, powiem szczerze, rzeczywiście jest smukły. Oczywiście ramka aparatu wystaje, więc umówmy się, że ta smukłość jest taka troszeczkę naciągana. No niemniej połóweczki obudowy faktycznie są płaściusieńkie. Telefon, jak podano tutaj, waży 231 gramów. Faktycznie jest lekki i ma baterię 5000 mAh, czyli całkiem słuszną jak na składaka. Spore wrażenie robi zewnętrzny wyświetlacz, bo jak widzicie, bardzo mocno rozciągnięto go do brzegów obudowy. No nie powiem, że jest całkowicie bezramkowy, ale rameczka jest nader wąska. No to już ten sam Magic po rozłożeniu. Jak widzicie, fałda na ekranie, jak to w każdym składaku, pozostaje widoczna, ale powiem Wam szczerze, że jest stosunkowo nieznacznie tylko wyczuwalna pod palcem i jest to chyba najmniej wyczuwalna fałda, z jaką do tej pory mierzyłem się w składaku, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Pamiętajcie, jestem na stoisku i trzymam ten telefon tak naprawdę w łapkach po raz pierwszy. Macam, no ale chyba podtrzymam to zdanie. W ekranie pozostał niestety otworek na aparat do selfie. Ten aparat nie jest maskowany jak u Samsunga na przykład, no ale popatrzcie, jak to jest płaskie. Trzyma się go bardzo fajnie. Czytnik linii papilarnych tradycyjnie na boku, jak to w składaku. Próbuję go rozłożyć i powiem Wam szczerze, że rozkładanie jedną dłonią tu jest całkiem wygodne. No wiadomo, sobie coś tam można naklikać na ekranie, tak jak ja to teraz zrobiłem. Ale jest to komfort otwierania porównywalny moim zdaniem z Foldem od Samsunga, a na pewno dużo lepszy niż w składaku Xiaomi, którego akurat u nas nie będzie, więc nic nie tracimy. O, to pokażemy jeszcze tył tego telefonu. Tu akurat w wersji czarnej z matowym wykończeniem. To jest naturalnie szkiełko. Jak widzicie, jest opcja fotografowania na częściowo tylko otwartej obudowie. Interfejs robi wrażenie dosyć responsywnego. Cóż, całkiem udany składak. Myślę, że na pewno jeden z najciekawszych, o ile nie najciekawszy składak w tym roku. Kurczę, nie mogę się nadziwić smukłości tego telefonu. Jest dużo smuklejszy od konkurentów. Kurczę, no powiem szczerze, że robi wrażenie. Mam nadzieję, że dotrze do mnie na test i będę mógł Wam o nim opowiedzieć szerzej. Pierwsze wrażenie mam jak najbardziej pozytywne. To jest telefon, który naprawdę świetnie leży w ręku, pomimo swoich gabarytów po rozłożeniu. No kurczę, podoba mi się. O, są też Honory Magiki, Magic 5 Pro konkretnie, ale ten model to już znacie, więc tak tylko na szybko rzucik oka. No i na koniec naszego pobytu na stoisku Honora. Taka ładna instalacja prezentująca foldy w rozłożeniu. Urocze, trzeba przyznać. No i to już wszystko ze stoiska Honora. Ja biegnę dalej. Trzymajcie się ciepło. Hej!